To my? Osób z Państwa miało może sporą przerwę, jeśli chodzi o obecność na ligowych zawodach żużlowych, ale wiem także, że są wśród Państwa wytrawni kibice tego sportu, także i tak, gdzie żużel od lat jest bardzo popularny. Witamy serdecznie zawodników obu zespołów na warszawskim torze. Rodzinną, żeby naszym chłopcom dobrze się jeździło. Oni, tak jak mówię, bardzo im zależy na pozyskaniu Państwa uznania, zaufania. Proszę o cierpliwość, jeśli coś się będzie zgodziło na początku. Chcielibyśmy, aby goście z Rawicza także zostali serdecznie przywitani, aby dobrze czuli się na warszawskim torze. Honder. Z numerem pierwszym w drużynie naszych gości Czech Paweł Ondrasik. Numer 2 Tomasz Kruk. Numer 3 to Maciej Jądek. Z numerem 4 Piotr Dym. Z numerem 5 nasz bratanek z Węgier Attila Sztyfan. Numer 6 młodzieżowiec w drużynie kolejarza Rafał Jełowicki. I jako rezerwowy z numerem 7 Robert Duma.
zespół Wabi przyprowadził na prezentację kierownik sekcji pan Wojciech Zenderowski. Z numerem 9 Dariusz Fatynek. Numer 10 Wiesław Oszkiewicz. Z numerem 11 najbardziej doświadczony, mam nadzieję, lider naszego zespołu Ryszard Franczyszyn. Numer 12 także znany na żużlowych torach Sławomir Dędziński. Numer 13 na plastronie ma Arkadiusz Zaręba. I teraz młodzieżowcy z numerem 14 Jarosław Wiśniewski. I z numerem 15 Marek Ochal. Sędzią dzisiejszego spotkania jest pan Włodzimierz Kowalski. Chwila dla fotoreporterów. Warto uwiecznić taką historyczną chwilę. Warto zachować programy z dzisiejszych zawodów. One będą miały sporą kolekcjonerską wartość. Już wiem, że niektórzy z kibiców czy z osób oficjalnych kupowali po dwa programy, aby jeden właśnie zachować na pamiątkę, nietknięty, bo takie właśnie niewypełnione mają największą wartość dla kibiców kolekcjonerów. I serwis pojazdów oraz prawidłowe realizowanie polityki firmy Ford przez rozwijającą się stale sieć dealersów. I teraz wciągnięcie flag na maszt. Flaga Polskiego Związku Motorowego i Warszawskiej Gwardii. Letniego reprezentanta Czech i 27-letniego Tomasza Kruka w drużynie warszawskiej wystąpił na torze w pierwszym wyścigu Dariusz Fatynek, 22-letni żużlowiec, który poprzednio startował w Polonii Bydgoszcz, no a więc miał się od kogo uczyć, znakomite wzory Tomasz Golob, Jacek Golob, Piotr Protasiewicz z numerem 10 jako jego kolega z pary Wiesław Oszkiewicz, także 22-latek, który większość swojej żużlowej kariery spędził w 183 metry, jeden z dłuższych torów w kraju. Jego rekordzistą jest Henryk Gustafsson, Szwed, który osiągnął czas 67 sekund i 54 sekundy. Jeszcze raz przypomnę obsadę. W czerwonym kasku Dariusz Fatynek z drugiego pola startowego. Jego partner Wiesław Oszkiewicz w niebieskim kasku z pierwszego pola startowego w żółto-czarnym pokrowcu na kasku Paweł Ondraszik i w białym z trzeciego pola startowego Tomasz Kruk. Przed
Tomaszem Krukiem, a więc nasi goście z Rawicza wygrali pierwszy wyścig w stosunku 5-1. Ten jeden punkt dla warszawskiej drużyny zdobył Dariusz Patynek jako czwarty, a więc bez punktu na mecie zameldował się Wiesław Ośkiewicz. No nie najlepszy początek naszego zespołu, ale wierzymy, że jest to kwestia tylko i wyłącznie tremy, może dopasowania się jeszcze do warunków panujących na torze. I ten udany początek gości wcale nie musi oznaczać, że tak już będzie do końca. Po 53,52 sekundy. Sporo ten czas odbiega od rekordu toru Gustafsona, no ale tutaj bardzo wyśrubowanych rezultatów, jeśli chodzi właśnie o czasy, nie będziemy mogli się dzisiaj spodziewać, choćby z tego powodu, że dzisiejszego spotkania w barwach gości z numerem 3 Maciej Jąder, z numerem 4 Piotr Tym, Maciej Jąder w żółtym kasku, Piotr Tym w białym, a w drużynie warszawskiej numer 11 doświadczony 36-letni Ryszard Franczyszy i numer 12 Sławomir Derdziński. Ryszard Franczyszy w czerwonym kasku, a Sławomir Derdziński w niebieskim. To niewątpliwie najbardziej doświadczona para warszawskiego zespołu. No i mam nadzieję, że zbliża się lepiej niż koledzy poprzedni bieg. Brawa dla warszawskich żużlowców, dla Ryszarda Franczyszyna i Sławomira Derdzińskiego. Pewne zwycięstwo doświadczonego żużlowca, który najlepsze lata spędził w barwach klubu z Gorzowa. Także brawa dla Sławomira Derdzińskiego, który po ambitnej pogoni wyprzedził jednego z rywali i zdobył cenny punkt 4-2 dla zespołu Gwardii. Więc powoli gospodarze odrabiają straty. I w czerwonym kasku Arkadiusz Zaręba, lider tej pary i z numerem 14 w niebieskim pogonie młodzieżowiec Jarosław Wiśniewski.
udało się obronić dobrej pozycji wywalczonej na wyjściu z pierwszego wirażu Arkadiuszowi Zarębie. Musiał uznać wyższość węgierskiego żużlowca Attili Stefaniego. Brawa dla zawodnika węgierskiego. No niestety Jarosław Wiśniewski okazał się pierwszym pechowcem dzisiejszych zawodów. Defekt motocykla nie pozwolił mu na kontynuowanie walki w tym wyścigu. Na trzeciej pozycji przyjechał młodzieżowiec z drużyny kolejarza Rawisz Rafał Jełubicki. Tak więc goście trzeci wyścig wygrali w stosunku 4-2. W tym biegu to 75,4 sekundy. Po trzech biegach rezultat meczu 11-7 dla drużyny kolejarza w żółtym kasku Paweł Ondrasik, który wygrał swój pierwszy wyścig, w białym kasku Tomasz Krup. To Tatara, która zainaugurowała ten mecz podwójnym zwycięstwem. Oni zmierzą się z parą Gwardii, która w tych pierwszych trzech startach osiągnęła najlepszy rezultat, z parą Ryszard Flaczyszyn, Sławomir Derdziński. I tutaj podobnie jak w poprzednim starcie tej pary, w czerwonym kasku Ryszard Franczyszyn, a w niebieskim Sławomir Derdziński. Franczyszyna, zwycięska z Pawłem Ondrasikiem. Wielkie brawa, więc lider warszawskiego zespołu nie zawodzi. Dwa starty, 6 zdobytych punktów. Nie udało się Sławomirowi Derdzińskiemu. Tym razem czwarta pozycja. Wydaje mi się, że Sławomir Derdziński zmienił motocykl po swoim pierwszym wyścigu, ale ta zmiana chyba nie wyszła mu na dobre. A więc pierwsze miejsce, 3 punkty Ryszard Franczyszyn. 2 punkty w tym wyścigu zdobył Paweł Ondrasik, 1 punkt dla Tomasza Krupka, bez punktu Sławomir Derdziński, a więc rezultat tego wyścigu to 3-3 i 14-10 po 4 wyścigach dla naszych gości z Rawicza. Najlepszy czas w dniu dzisiejszym 72,2 sekundy. Piotr Dym. Zawodnik, który zaczynał swoją karierę w Leszczyńskiej Unii, ale właściwie cała jego kariera w sporcie żużlowym związana jest z występami w kolejarzu Rawicz. Będziemy mieli zmianę natomiast w stosunku do tego, co mamy w programach. W drużynie Gwardii w piątym wyścigu za Jarosława Wiśniewskiego pojedzie rezerwowy Marek Ochal. Zmiana zawodnik w kasku niebieskim to wyścig nie Jarosław Wiśniewski, tylko Marek Ocha, 19-latek, który także wcześniej startował w grudziąckim klubie motorowym. Pora na przedstawienie pełnej obsady tego biegu. W żółtym kasku Maciej Jąder, w białym Piotr Dym, to zawodnicy kolejarza Rawicz, w czerwonym kasku Arkadiusz Zaręba i w niebieskim Marek Ocha.
nazwisko Piotra Dyma, na drugiej pozycji Arkadiusz Zaręba, trzeci był Maciej Jądler. Mimo ambitnej walki nie zdołał tego jednego, jakże cennego punktu wywalczyć Marek Ochal. Przez pół dystansu, jak Państwo widzieli, odpierał dzielnie ataki Macieja Jądera, ale tutaj większe nieco doświadczenie żużlowca, kolejarza Rawi zwyciężyło. Marek Ochal ma dopiero 19 lat, ale pokazał się z dobrej strony. Mamy nadzieję, że w kolejnych biegach, jeśli będzie miał okazję wystartować, zaprezentuje więcej konsekwencji. Tutaj przydarzył się mały błąd i zapłacił za to utratą pozycji. 4-2 w tej sytuacji ten wyścig wygrali żużlowcy z Rawicza. Podam jeszcze Państwu czas zwycięzcy. Piotra Dyma, 73,2 sekundy. Po 5 rozegranych wyścigach to 18-12 dla zespołu kolejarza Rawicz. Przed nami bieg 6. W drużynie gości zobaczymy na torze Attilę Stefaniego z numerem 5 w żółtym kasku, z numerem 6 w białym kasku Rafał Jełowicki. Attila Stefani do tej pory w pierwszym starcie zdobył 3 punkty, Jełowicki 1. Natomiast gwardię reprezentować będą Dariusz Patynek, czerwonym pogromcu na kasku Wiesław Hośkiewicz, niebieski. Gospodarze korzystają z regulaminu mówiącego o rezerwie taktycznej i tutaj najlepszy zawodnik gwardii Ryszard Franczysyn za Wiesława Hośkiewicza w drużynie gwardii, a więc czerwony kask to Ryszard Franczysyn, niebieski, przepraszam, to Ryszard Franczysyn. Ryszard Franczysyn nie zdołał niestety utrzymać prowadzenia w tym wyścigu. Przegrał za Attilą Stefani. Na trzeciej pozycji przyjechał Dariusz Patynek. Czwarty był Rafał Jełowicki, a więc rezultat tego wyścigu 3-3. Rezultat spotkania po 6 rozegranych biegach 21-15. 6-punktowe prowadzenie drużyny kolejarza Rawicz. Tu w ostatniej chwili podałem Państwu tę zmianę. Myślę o rezerwie taktycznej w osobie Ryszarda Franczyszyna. Otóż regulamin mówi, że jeśli jeden z zespołów prowadzi różnicą co najmniej 6 punktów, trener... Witamy na torze zawodników przewidzianych do startu w 7 wyścigu dzisiejszego meczu. Według programu powinni to być w czerwonym kasku Arkadiusz Zaręba i w niebieskim Jarosław Wiśniewski z drużyny Gwardii.
oraz Paweł Ondrasik i Tomasz Kruk w zespole kolejarza Rawicz. Zawodnik strzelb Paweł Ondrasik w żółtym kasku, a Tomasz Kruk w białym. Paweł Ondrasik w dotychczasowych startach zdobył 5 punktów dla swojego zespołu, Tomasz Kruk 3. Natomiast dorobek Arkadiusza Zaręby to 2 drugie miejsca, 4 punkty. Jak na razie punktu nie zdobył Jarosław Wiśniewski, w pierwszym swoim starcie miał... Nasi goście, zwycięstwo Tomasza Kruka przed Pawłem Ondrasikiem tym razem, a więc kolejne 5 punktów dla zespołu kolejarza Rawicz. Na trzeciej pozycji Marek Ochal jednak, który startował w tym wyścigu w miejsce Jarosława Wiśniewskiego. Tym razem Arkadiusz Zaręba na czwartej pozycji punktów nie zdobył, a więc pierwszy punkt na swoim koncie notuje 19-latek z warszawskiej drużyny Marek Ocha. 5-1 jednak dla drużyny gości w tym wyścigu, a więc już 26-16 rośnie przewaga drużyny kolejarza Rawicz. Z 7 biegu Tomasza Kruka 73,1 sekund. Wyścig 8 i tak w żółtym kasku w drużynie kolejarza Rawicz Maciej Jonder numer 3, w białym Piotr Dym numer 4. I w drużynie warszawskiej i Wiesław Oszkiewicz niebieski. Nie mam na razie żadnych informacji o ewentualnych zmianach. A więc chyba tak jak w programie zawodów przewidziane stanęli na starcie zawodnicy w tym wyścigu. Przypominam, goście po 7 biegach prowadzą 26-16.
warszawskim torze Maciej Jombera zaczął od czwartego miejsca, potem jeden punkt, teraz zwycięstwo. Jego partner Piotr Dym przyjechał na trzeciej pozycji, a więc żużlowcy z Rawicza zdobyli w ósmym wyścigu 4 punkty, 2 dla drużyny warszawskiej wywalczył Dariusz Patynek. No i on także lepiej się spisał niż w poprzednich swoich dwóch wyścigach, gdzie dwukrotnie przyjeżdżał, trzeci punktu nie zdobył Wiesław Ośkiewicz. 4-2 dla żużlowców z Rawicza. Stan spotkania po 8 rozegranych wyścigach 30-18, a więc 12-punktowe prowadzenie naszych gości. Dobre 72 sekundy i 4 setne. Do tej pory najszybszy na warszawskim torze w dniu dzisiejszym był Attila Stefani. W wyścigu szóstym osiągnął czas 71,6 sekundy. O, startował Węgier Attila Stefani z numerem 5 w żółtym kasku i Rafał Jełowicki z numerem 6 w białym kasku. To zawodnicy kolejarza Rawicz. Teraz już też są na torze i podjeżdżają do taśmy w niebieskim kasku Sławomir Dodziński i w czerwonym Ryszard Franczyszyn. Tak właśnie prezentuje się obsada 9 wyścigu. Liczymy, że w tym biegu żużlowcy Gwardii tania skóry nie sprzedadzą, że Franczyszyn i Dodziński powalczą ze Stefanim i Jełowickim. Właśnie wówczas z Attilą Stefanim, a więc teraz szansa na rewanż dla warszawskiego żużlowca. Ostry atak Sławomira Dodzińskiego na drugim wirażu, upadek zawodnika kolejarza Rawicz, a za chwilę pan Włodzimierz Kowalski, sędzia dzisiejszych zawodów, ogłosi swoją decyzję. Na szczęście, jak się wydaje, nic poważnego nie stało się żużlowcowi z Rawicza, to zawsze w takich sytuacjach. Wykluczony z powtórki będzie żużlowiec Gwardii Sławomir Dodziński za spowodowanie upadku przeciwnika. Po tym jak lekarz zawodów zbada Rafała Jełowickiego i dopuści go do startu w powtórce, a wszystko na to wskazuje, zobaczymy powtórzony wyścig 9, z tym, że oczywiście już bez udziału Sławomira Dodzińskiego. Tak więc Ryszard Franczyszyn samotnie będzie musiał walczyć w tym biegu przeciwko dwójce zawodników kolejarza Rawicz. Pani, który jak na razie na warszawskim torze niepokonany, on w żółtym kasku i Rafał Jełowicki. Dobrze, że nie ucierpiał w starciu ze Sławomirem Dodzińskim w białym kasku. No i jeszcze raz przypominam, Ryszard Franczyszyn przegrał dzisiaj jeden wyścig właśnie z Attilą Stefanim, a więc teraz nadarza się dobra okazja do rewanżu dla warszawskiego żużlowca.
który wykasował rywali w tym wyścigu. Efektowne zwycięstwo żużlowca Gwardii. Na drugim miejscu przyjechał Rafał Jerowicki, natomiast no, cieniem samego siebie, można tak powiedzieć, w tym momencie był Attila Stefani z Węgier. Zdecydowanie lepiej prezentował się ten żużlowiec w swoich dwóch pierwszych wyścigach, które zakończył zwycięstwo 3-3 w biegu 9. Rezultat meczu po 9 rozegranych wyścigach to 33-21 dla kolejarza. Będą roszady taktyczne, najbliższa z nich już w biegu 10. Tutaj za Wiesława Ośkiewicza wystawiony do tego wyścigu będzie Dariusz Patynek. On w biegu 10. będzie tworzył parę z Arkadiuszem Zarębą. Patynek w niebieskim kasku, Zaręba w czerwonym. Natomiast w drużynie kolejarza w żółtym Paweł Ondrasik, a w białym Piotr Typ. W parze z Tomaszem Krukiem teraz właśnie pojedzie z Piotrem Dymem, który wcześniej występował w parze z Maciejem Jonderem, natomiast Arkadiusz Zaręba wcześniej jeździł w jednej parze z Jarosławem Kiśniewskim, teraz powinien z Wiesławem Ośkiewiczem, natomiast ze względu na tą zmianę, na rezerwę taktyczną, miejsce Wiesława Ośkiewicza, Dariusz Patynek w niebieskim kasku. Pech dotknął Piotra Dyma na ostatnim wirażu. Zawodnik kolejarza przewrócił się, ale na szczęście, jak Państwo widzą, już się pozbierał. Wygląda na to, że z jego zdrowiem wszystko w porządku. No i tutaj troszeczkę szczęścia uśmiechnęło się do gwardzistów, bo zamiast zwycięstwa gości w tym wyścigu 4-2 mamy remis 3-3. Na drugiej pozycji przyjechał Arkadiusz Zaręba. Trzeci w tej sytuacji Dariusz Patynek, a więc goście utrzymali przewagę 12 punktów po 10 wyścigach dzisiejszego spotkania. Do drużynie gości jedna zmiana. Po raz pierwszy dzisiaj w wyścigu zobaczymy rezerwowego drużynę kolejarza Rawicz Roberta Dumę, 20-latka. On wystąpi w białym kasku zamiast Rafała Jełowickiego. Partnerem Roberta Dumy będzie w tym wyścigu jedący w żółtym kasku Maciej Jonder. Bez zmian w składzie gwardziści, a więc w czerwonym kasku Ryszard Franczyszyn, a w niebieskim Jarosław Wiśniewski.
Znaczy Jonderowi, muszą Państwo przyznać, że ten zawodnik naprawdę popisał się kapitalną akcją w tym wyścigu. Wydawało się, że jest szansa, aby gwardziści wygrali ten bieg nawet w stosunku 5-1, ale tej szansy pozbawił ich właśnie Maciej Jonder, który wspaniałą akcją na pierwszym okrążeniu wyszedł na prowadzenie, a potem do końca już prezentował nam bardzo ładny, dynamiczny styl jazdy. Jeszcze na ostatnim wirażu Robert Duman, biegnie walczący do końca, wyprzedził Jarosława Wiśniewskiego, tak więc goście wygrali ten wyścig w stosunku 4-2. Zwycięstwo Macieja Jodera, drugi Ryszard Franczyszyn, trzeci Robert Duma, a czwarty Jarosław Wiśniewski. Czas zwycięzcy 73,04 sekundy. Znowu po 2 punkty rosła przewaga wyżyny kolejarza Rawicz. W tej chwili stan meczu to 40-26 dla naszych gości, a przed nami ostatni z wyścigów programowych, 12. Jak na razie nie ma nawizowanych zmian, więc przyjmijmy, że w żółtym kasku w tym biegu Attila Stefani z numerem 5, w białym kasku Tomasz Kruk numer 2, to zawodnicy kolejarza Rawicz, a ze strony Gwardii Dariusz Fatynek w czerwonym kasku i Sławomir Terziński w niebieskim. Stefani ładną akcją wyprzedził na wyjściu z pierwszego wirażu Sławomira Terzińskiego, który miał znakomity start. Nie udało się jednak utrzymać przodowcowi Gwardii prowadzenia. Na szczęście dla gwardzistów jeszcze na ostatnim okrążeniu Dariusz Patynek zdołał wyprzedzić Tomasza Kruka, który miał chyba jakieś problemy z motocyklem. Patynek wywalczył jeden punkt, a więc wyścig 12 zakończył się rezultatem remisowym. 3-3. Za nami 12 biegów programowych. Rezultat 43-29 dla zespołu kolejarza Rawicz. A przed nami 3 ostatnie wyścigi nominowane w zależności od zdobyczy punktowych zawodów wyścigu Attili Stefaniego 72,05 sekundy. Marek Opa, to skład gwardzistów.
zwycięstwo gości. Ja przepraszam Państwa za pomyłkę. W białym kasku oczywiście nie Attila Stefani z numerem 5, ale Rafał Jełowicki z numerem 6 Węgra. Zobaczymy prawdopodobnie dopiero w ostatnim wyścigu. Przepraszam jeszcze raz za tę błędną informację, ale taką otrzymałem ze stanowiska sędziowskiego. Tutaj po prostu wkradł się błąd. Tak czy owak 5-1 dla zespołu kolejarza Rawicz. Zwycięstwo Piotra Dyma, na drugiej pozycji Rafał Jełowicki i dopiero potem 2:40. No a więc kolejne 5-1 dla drużyny kolejarza Rawicz. Jonder i w drużynie gospodarzy w czerwonym Sławomir Derdziński i w niebieskim Arkadiusz Zalepa. Po 13 wyścigach 48-30, a więc w tym momencie wiadomo już, że goście kolejarz Rawicz zwyciężą Gwardię w pierwszym ligowym spotkaniu sezonu 2000. Oczywiście jeszcze nie wiadomo, pozostają rozmiary tego zwycięstwa. 18-punktowe prowadzenie gości z Rawicz. Jeszcze szybko przypomnę obsadę. Na pierwszym polu startowym czerwonym kasku Sławomir Derdziński, na drugim w żółtym Tomasz Kruk, na trzecim polu startowym niebieskim kasku Arkadiusz Zalepa i pod samą siatką białym Maciej Łąka. Dla drużyny kolejarza Rawicz. Zwycięstwo Tomasza Kruka przed Maciejem Jonderem. Na trzeciej pozycji przyjechał Arkadiusz Zalęba. Sławomir Derdziński nie dojechał do mety z powodu defektu motocykla. No więc tutaj w końcówce już jednak wyraźna przewaga lepiej się dysponowanych żużlowców kolejarza Rawicz. 53-31 rezultat z tego spotkania, a w ten sposób bardzo pięknie podziękowali Państwu za obiektywizm, za oklaski. Dzisiejszego meczu z udziałem czwórki najlepszych zawodników. Rezultat spotkania już rozstrzygnięty, ale właśnie niejako na deser będziemy jeszcze obserwować walkę najlepszych żużlowców dzisiaj na torze warszawskiej Gwardii. W żółtym kasku Attila Stefani, biały Paweł Ondrasik, to zespół gości kolejarza Rawicz. W czerwonym kasku w tym wyścigu Dariusz Patynek i w niebieskim Ryszard Franczeszyn.
właśnie zakończył się ostatni wyścig dzisiejszego spotkania. Zwycięstwo Attila Stefaniego przed Pawłem Ondrasikiem i Ryszardem Franczyszynem, defekt motocykla Dariusza Patynka, więc na rozbili gwardzistów goście w tych nominowanych wyścigach, trzykrotnie zwyciężając 5-1 i w całym meczu wygrywając dzisiaj 58-32. A więc gwardziści w pierwszym swoim spotkaniu ponieśli porażkę, ale mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie znacznie lepiej. Jeszcze czas ostatniego wyścigu 73,06 sekundy. Mamy nadzieję, że na kolejne mecze Gwardii Warszawa w przyszłym sezonie 2000 również Państwo przyjdą, zapraszając jednocześnie swoich znajomych, przyjaciół. Jeszcze raz na koniec przypominam, 19 kwietnia w środowe popołudnie warto przyjść na Gwardię, żeby zobaczyć finał krajowych eliminacji do Grand Prix 2001 z udziałem czołówki polskich żużlowców. Najlepszym zawodnikiem drużyny kolejarza Rawicz był dzisiejszym spotkaniu Węgier Attila Stefani, 13 punktów. Dla warszawskiej drużyny 14 punktów zdobył Ryszard Franczyszyn.